Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych w badmintonie to wielka impreza sportowa, która już za dokładnie 77 dni odbędzie się tutaj w Lubinie na pięknej hali RCS-u. Tutaj razem ze mną w studio dzisiaj Jimmy Andersen, czyli przedstawiciel Badminton Europe, Europejskiej Federacji Badmintona. Za momencik przeprowadzimy tutaj losowanie. Dowiemy się, która z drużyn z kim będzie rywalizować, jakie szanse będzie miała reprezentacja Polski, ale najpierw zamieńmy parę słów właśnie z Jimmy Andersenem, człowiekiem, który, myślę, że można tak powiedzieć, dołożył dużą cegiełkę do rozwoju badmintona na naszym terenie, w naszym regionie, w Lubinie, a także w okolicy. Jimmy, it's nice to see you here in Lubin for the next time. I mean, we've seen each other a couple of times already. You seem to like it here in Lubin. It's always nice to be back in Lubin. Of course, I want to start by saying how deeply sorry I am to hear what happened in your region yesterday. And of course, my condolences and condolences from Badminton Europe, of course, to everyone involved after yesterday's accident. Oczywiście Jimmy Andersen mówi o tym, że jest bardzo zadowolony z tego, że po raz kolejny może być tutaj w Lubinie, przy czym jednocześnie oczywiście zwraca uwagę na to, w jak niefortunnym czasie tym razem pojawił się tutaj w naszym mieście. Składa oczywiście wielkie kondolencje, wielkie wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin ofiar poległych w tym nieszczęśliwym wypadku, który miał miejsce przed ledwie kilkoma godzinami. Ale teraz wracamy już w 100% do rywalizacji sportowej. Jimmy, Lubin is a relatively small town. What makes it win a competition against bigger markets like Wrocław, like Warsaw? Do you prefer collaborations with the smaller partners, with valuable people over bigger markets? Is it fair to say something like that? Absolutely. I believe that what you have shown already with organizing the two events the previous 2 years, you clearly show you don't need to be a big company, a big federation to organize an event like this. What is important is that that you want to do it, and you really have your keen people to work with, and that's what you have here. You have a group of people that are keen to deliver great events, which you have done so far, and I'm sure that's also what we will see in February. Dokładnie tak zapytałem Jimmy'ego przed momentem o to, co sprawia, że miasta takie jak Lubin, które nie są największymi miastami w naszym kraju, wygrywają rywalizacje z miastami takimi jak Wrocław czy Warszawa, jeśli chodzi o umiejętność pozyskiwania tego typu imprez, jak na przykład Mistrzostwa Europy w badmintonie, które zbliżają się tutaj w naszym mieście. I oczywiście Jimmy Andersen powiedział, że naszą przewagą są wspaniali ludzie, bardzo zgrana ekipa organizująca tego typu wydarzenia, no i on jako badminton Europe, jako Europejska Federacja Badmintona, no, nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie my powinniśmy mieć pierwszeństwo do organizacji tego typu imprez. Za momencik kolejne pytanie, no i oczywiście później tłumaczenie również z mojej strony. Jimmy, next question. The team, the venue, the atmosphere. A couple of years ago, you and Badminton Europe decided to give the organizing rights here to Lubin. Back then, you could only hope that the things will end up well. What was the thing which was decisive when it comes to Badminton Europe giving us the trust to organize such an event? When first we were approached by Marek Sawatka, who is the driving force behind these events, we were quite impressed about the things that he wanted to create, the whole strategy behind making events. He wanted to make four events in Lubin. He wanted to emphasize that he wanted to do something for junior badminton by organizing European juniors and European under 17, which he did to almost perfection. But he said very clearly that he wanted to make these as a leading up to the main event, which is the one that we are coming towards in February. So I really see that the two first events that was done was used as a kind of a building up phase, and now it's all about delivering a world-class events, which I'm sure he will do together with his good team.
Oczywiście zapytałem przed momentem o to, co było tym decydującym elementem sprawiającym, że Badminton Europe zdecydował się zaufać Lubinowi i powierzyć organizację tak dużej imprezy. Jimmy Anderson mówił o tym, że bardzo spodobało mu się podejście Marka Zawadki, czyli tego człowieka, który tutaj stoi za całym środowiskiem badmintonowym w naszym regionie, prezes Dolnośląskiego Związku Badmintona. No i Marek Zawadka przedstawił wtedy taką koncepcję rozwoju badmintona przez pryzmat najpierw rozgrywek juniorskich, no i faktycznie już dwa Mistrzostwa Europy juniorskie odbyły się tutaj, najpierw poniżej 19 roku życia, następnie poniżej 17 roku życia i jeszcze w tym roku przed kilkoma miesiącami. No i te dwa turnieje były doskonałym fundamentem, także teraz Jimmy Anderson w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że ta impreza, która odbędzie się za dwa miesiące, za nieco ponad dwa miesiące, będzie po raz kolejny dużym sukcesem, no i oczywiście będzie miała wielki wpływ na popularyzację badmintona nie tylko w Polsce, ale również w naszej części Europy. Czas na kolejne pytanie. Poland basically didn't host such an event in the past. Does the right to organize European mixed teams championship change somehow Polish position in the European world of badminton? I would hope so. Last time we were in Poland, before the events in Lubin, we were in Warsaw in 2010. With the men's and women's team championships, which is a different event. It's a bigger event. It's everybody coming. It's more teams. It's a big hall. At that time, you had a really European class team behind you with your good old players. Now it's time for the new ones. I really hope that this event can kind of kickstart Polish badminton. We saw the Polish junior players already doing quite well on home soil, on juniors and under 17, and we see juniors from Poland making good results in junior tournaments around Europe. So hopefully this can be the next step to taking Polish badminton to a higher level in Europe where it belongs. Dokładnie tak. Zapytałem o to, czy przyznanie organizacji, praw do organizacji tego typu imprezy pozwoli wynieść polski badminton na nieco inny poziom, bo wiemy o tym, że w ostatnim czasie, no, nie chcę mówić, że przeżywał kryzys polski badminton, ale z całą pewnością daleko mu było do tych największych osiągnięć z przeszłości. No i oczywiście o tym wspomina również Jimmy Anderson. Mówi o tym, że to jest dobra możliwość, dobra taka odskocznia, trampolina do tego, aby tutaj po raz kolejny powrócić na to miejsce, które jest należne polskiemu badmintonowi. Już juniorzy bardzo dobrze zaprezentowali się w tych dwóch poprzednich imprezach z cyklu Mistrzostw Europy. No i liczymy na to, że nasza seniorska reprezentacja również teraz pokaże się z dobrej strony. Czas na kolejne pytanie. We're going back to the tournament. Last time we can say that shocked the world with bringing live commentary to nearly every game. What kind of a leap forward do you expect from us right now? You tell me. That's a surprise. I like surprises when it comes to that. I'm certainly looking forward to seeing a nice setup. We're going down to two courts in the setup now in February. And it also makes it possible to do something around those two courts, so it'll make it more intimate to engage the audience, to bring people closer to the court, to really feel the atmosphere. Hopefully also something which the players can benefit from, that they also go away with a good experience in coming to Lubin, organizational-wise, but also audience-wise. So I'm looking forward to a nice surprise. Tak jest. Oczywiście Jimmy Anderson oczekuje kolejnych niespodzianek z naszej strony. Na początku wspomniałem o tym, że no, każdy z tych turniejów, które organizujemy tutaj w Lubinie, są doskonałą okazją do tego, aby wypróbować nowe pomysły, świeże idee. No i między innymi również ze sprawą telewizji regionalnej. Ostatnio niemal każdy z meczów był transmitowany na żywo z komentarzem oczywiście ekspertów. No to jest coś, co jest niespotykane aż na tak dużą skalę, jeśli chodzi o turnieje badmintonowe w skali europejskiej. No i oczywiście to było bardzo duże, pozytywne zaskoczenie. Zapytałem Jimmy'ego Andersena, czego teraz oczekuje po ekipie organizacyjnej Badminton Lubin tutaj na miejscu. No mówi, że oczekuje
tylko i wyłącznie pozytywnych niespodzianek. Wiemy o tym, że tym razem będzie nieco większy show. Impreza rozgrywana tylko i wyłącznie na dwóch kortach, nie tak jak miało miejsce ostatnio na kortach sześciu, a więc będzie okazja, aby jeszcze bardziej wyeksponować zawodników. No i mamy nadzieję wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie wśród naszych widzów, a także kibiców badmintona. Czas na kolejne pytanie. Już zbliżamy się do końca tej naszej krótkiej rozmowy. Za chwileczkę przejdziemy już oczywiście bezpośrednio do losowania, kto z kim, jakie kraje, z którymi zmierzą się podczas rywalizacji lutowej, oczywiście tutaj w Lublinie. Next question. 12 teams, reigning champ, of course, Denmark, a host, top teams in the ranking, and finally teams which won qualifying tournaments. Is this the best what European badminton has to offer, or do we have something surprising? Do we have some surprising nations at this level at the moment, or not really? I think the 12 teams that are coming here are currently the best in Europe. You can say, of course, a small surprise that Scotland is not here. Lost against Switzerland in the final match. Yeah. The best player was not there. Maybe she could have made a difference. But at the end of the day, I feel that the teams that we will see in February are the best on our continent, and I'm sure they will also bring the best badminton to the audience here. Tak jest. Zapytałem o to, czy to, co zobaczymy tutaj w lutym, to jest najlepsza reprezentacja europejskiego badmintona, jaką możemy sobie wymarzyć, czy też są jakieś niespodziewane kluby, które zdołały zapewnić sobie awans. No i oczywiście Jimmy Andersen mówi o tym, że w ogromnej większości ci zawodnicy, których zobaczymy tutaj podczas mistrzostw, to są zdecydowanie najlepsi zawodnicy na starym kontynencie, ale na przykład jest jedna malutka niespodzianka. Został wyeliminowany zespół szkocki, który przegrał rywalizację, drodzy Państwo, z drużyną szwajcarską 3-2. Tam naprawdę niewiele Szkotom zabrakło, aby awansować. No i Jimmy Andersen wspominał również o tym, że zabrakło jednej z kluczowych zawodniczek w zespole szkockim. Być może ona zrobiłaby wtedy różnicę, no ale jednak awans został wywalczony przez reprezentację Szwajcarii. No i to właśnie tą drużynę będziemy mieli okazję oglądać. Teraz czas na pytanie o największego faworyta, oczywiście Danię, obrońcę tytułu. Zobaczymy, jakie są prognozy i przewidywania związane z występem właśnie tej reprezentacji. Let's talk about Team Denmark, reigning champ, of course the obvious favorite of the whole tournament. Is there anyone at whom Danish coaches are looking with some extra attention? Yeah, you can say, of course, they are the clear favorites coming here as reigning champions, but also looking back to the results they've had now in 2016, everybody is talking about this being the best year of badminton in Danish history, which I agree to. But again, they're coming here. We don't know who they're bringing. You can, of course, say they probably have the three best men's singles players in Europe, but you can only play one in a team, so they might only be bringing two of them here. But I'm also seeing a team like England that can put up a good fight against them in some of the events. You have the Adcocks, you have the medalist from Rio in men's doubles. You have Rajiv Usef, who on any day can put up a good fight against the best Danes. So I really hope that it's not all going to be about Denmark here, but that some of the other teams are really going to put up a strong fight against them. Okej, okay, no z Jimmy Andersen oczywiście zgadza się, że drużyna, reprezentacja Danii jest największym faworytem, ale po cichu liczymy na to, że będą tutaj jakieś niespodzianki, no i że nie zobaczymy po raz kolejny dominacji w wykonaniu reprezentacji Danii. Wspomina o tym, że bardzo dobrzy zawodnicy będą bronili barw brytyjskich, angielskich dokładnie. Drużyna Anglii naprawdę wygląda bardzo solidnie, no i liczymy na to, że zawalczy tutaj z reprezentacją Danii oczywiście. What about Poland? What about Team Poland? Do you think that we have any chances to, you know, coming out of the group stage or maybe in the next rounds and quarterfinals, semifinals? Why not? We always see in sports that the home advantage does something to the players and to the teams. We have seen some good examples in the past, and nobody would have expected Henry Hurskainen in a European Championships final in 2012, but he did it on home soil. So something happens sometimes when you play in front of your home fans. So I really hope that the Polish audience will get behind the team, and then suddenly you see the team doing things that they not normally do. But again, let's see what happens in the draw. They are obviously drawn against one of the four top teams, but
who will be the third team in the group, we don't know yet, but it's going to be very interesting to see who Poland will play, and I do hope that we will be able to see them in at least a quarter final. That would be nice. Tak jest. No, my również mamy taką nadzieję, że Polacy przynajmniej zdołają wywalczyć awans do meczu ćwierćfinałowego. No i oczywiście po cichu gdzieś tam liczymy, że być może zostaną czarnym koniem mistrzostw. Jimmy Andersen mówił o tym, że Polacy oczywiście nie są stawiani w roli faworyta, ale no, nie wiemy jeszcze z kim będą w grupie. Dowiemy się dopiero za kilka minut. No i po cichu myślę, że możemy liczyć na niespodziankę. Gospodarzom zawsze pomagają ściany. Mieliśmy już dobry tego przykład w kilku poprzednich imprezach. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Czas na ostatnie pytanie. Last question. I have to ask about the future. This is obviously not the end of Badminton Europe and the Lubin collaboration. Do we have some secrets that possibly can be unveiled right now? Is there something Badminton big when it comes to Badminton big? That's right. Is there something Badminton big coming in the near future here in Lubin? Back in 2013, I believe it was four events were allocated here. So at least we have one more to go in 2018. I'm definitely looking forward to being back in 2018. But why only once more? I would be happy to collaborate with the team here once more, or even more in the future. So what the future brings, I don't know. Apart from this year and next year on, but why not? I'm definitely not against allocating more events to Lubin. It's been a pleasure working with you guys here, and it's always nice to be back. Jimmy Andersen mówi o tym, że to jest wielka przyjemność współpracować z ekipą organizującą zawody tutaj w Lubinie. No i oczywiście liczy na to, że również w przyszłości ta współpraca dalej będzie kontynuowana. To jeszcze w planach jest kilka zawodów. No i mamy nadzieję, że te zawody będą spotykały się z coraz większym zainteresowaniem kibiców, z coraz większym zainteresowaniem zawodników. No i oczywiście z coraz większą ilością emocji i pozytywnej sportowej atmosfery. Drodzy Państwo, teraz przed nami króciutka przerwa reklamowa, za momencik przed nami losowanie, czyli ten najważniejszy moment tego programu, najważniejszy moment na 77 dni przed startem Mistrzostw Europy Drużyn Mieszanych w Badmintonie. Jimmy Andersen, Badminton Europe, thank you very much. Thank you. Dziękuję pięknie. Jimmy Andersen, reprezentant Badminton Europe, czyli Europejskiej Federacji Badmintona. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za chwilkę. I think it went well. Just keep my microphone. Yeah. Coach, please leave. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Yeah, I can say something as well. Oh, I can't have a higher chair. You want a pillow or something? Yeah, how about mine, eh? Tam stronę, tam mam lepszy profil. Nie, lewa strona. You need me to speak.
Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych w badmintonie to wszystko już dokładnie za 77 dni. Od 15 lutego do 19 lutego oczywiście tutaj w Lubinie na hali RCS-u. Drodzy Państwo, aż 12 drużyn. Polska jako gospodarz, Dania jako aktualny mistrz, do tego wszystkiego Anglia, Niemcy, Rosja, Holandia, Hiszpania, Francja, Bułgaria, Irlandia, Szwajcaria, także Szwecja. Tych 12 drużyn i ich najlepsi zawodnicy rywalizować będą o złote medale Mistrzostw Europy. To impreza na skalę badmintonową, jakiej w naszym kraju jeszcze nie było, a przynajmniej nie było od bardzo, bardzo długiego czasu. Liczymy na to, że wszystko wypadnie idealnie. No i liczymy przede wszystkim również na to, że reprezentacja Polski pokaże się z bardzo, bardzo dobrej strony. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do losowania, bo to, co czeka nas już za moment, losowanie grup, dwa słowa na temat partnerów, organizatorów tego wydarzenia. Oczywiście organizatorem jest Dolnośląski Związek Badmintona. Znajdujemy się w Lubinie, na Dolnym Śląsku. Dziękujemy z tego miejsca naszemu oficjalnemu partnerowi technicznemu, firmie Yonex. Dziękujemy oczywiście Badminton Europe, czyli Europejskiej Federacji Badmintona. Dziękujemy firmie Sport Art. To jest organizacja również odpowiedzialna za organizację tej imprezy. Dziękujemy Polskiemu Związkowi Badmintona, Ośrodkowi Kultury Wzgórze Zamkowe, miastu Lubin, a także Regionalnemu Centrum Sportu tutaj w Lubinie. Tyle jeśli chodzi o przedstawienia naszych partnerów i sponsorów, ale teraz jeszcze dwa słowa na temat miejsc, gdzie możecie nas obserwować. No, jesteśmy na żywo w telewizji regionalnej tutaj w Lubinie. Z tego miejsca oczywiście pozdrawiamy wszystkich widzów. Można obserwować nas również na kanale YouTube Badminton Lubin, a także Badminton Europe, gdzie przekaz idzie na całą Europę, a także na cały świat. W związku z tym tutaj informacja dla wszystkich polskich widzów. Dużo tutaj działo się będzie w języku angielskim. Z góry Was przepraszamy, ale postaramy się na bieżąco wszystko tłumaczyć. Zapraszamy bardzo serdecznie na nasze profile facebookowe Lotka Lubin, Badminton European Mixed Teams Championships oraz oczywiście Badminton Europe. Czas na przedstawienie naszych gości. Jako pierwszy i najważniejszy reprezentant Badminton Europe, czyli Europejskiej Federacji Badmintona, Jimmy Anderson. Witam bardzo serdecznie. No i dziewczyny ze Sport Art Association, jak to ładnie brzmi, ze Stowarzyszenia Sport Art, które bardzo mocno udziela się w organizacji tego wydarzenia, czyli Aleksandra Kosiorowska, a także Maria Dubińska. Right now it's time for the English version. We would like to welcome each and every one of you who are watching this draw. In a couple of minutes, we will know who will play in which group during the European Mixed Team Championships on February, from the 15th to 19th February next year, in approximately 77 days from now. The main organizer of this event, Lower Silesian Badminton Association. We would also like to thank Yonex, which is our technical partner and sponsor, Sport Art Association, Badminton Europe, Polish Badminton Association, Castle Hill Culture Center, and of course, City of Lubin and Regional Sports Center. Right now, we move on to our drawing, to the main event. But before we do that, let's talk a bit about the procedures. We'll have 12 teams. Four of them are already drawn. In the first group, Denmark. In the second group, England. In the third group, Germany. And in the fourth group, Russia. The lasting eighth teams, we'll join them in the four groups in a minute. But about the procedure of drawing, we'll tell us a couple of words. Jimmy Anderson from Badminton Europe. Thanks, David. Yes, as you said, the 12 teams will be part of the European Mixed Team Championships in February, where in a moment we will draw the four groups, each containing the three teams. As you mentioned, Denmark in group one, England in group two, Germany group three, and Russia in group four. And they will be joined by two teams each out of eight teams that will be drawn on a random basis. These eight teams are the already directly qualified Netherlands and Spain, and then of course the Polish hosts. And then five teams that qualified from qualification groups played earlier this month. And those five teams are France and Bulgaria, Ireland, Sweden and Switzerland. The knockout draw for the tournament will be done in Lubin on the evening of the 16th February after the group stages. So what we do today is strictly to draw the four groups.
That's right. And write the translation to Polish language. Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy przed momentem, cztery drużyny już rozlosowane, osiem pozostałych za momencik dołączy do tych, które już znamy. Będziemy mieli cztery grupy, w każdej z tych grup po trzy drużyny. Dwie najlepsze z każdej z grup awansują do ćwierćfinałów, następnie oczywiście półfinały, no i wielki finał, który wyłoni nowego mistrza Europy drużyn mieszanych w badmintonie oczywiście. Let's talk a little bit about these four teams which are already drawn, the best four teams in the ranking. And of course, first of all, Denmark, the reigning champ. A couple of words about Denmark. Obvious favorite, or maybe someone will be able to beat them. Yeah, when you say ranking, the ranking list was made back in April, where the closing date for the whole event was made. There was 27 teams from all over Europe joining the tournament. Seven qualified directly for the finals, while 20 teams went into a qualification stage. So based on the world ranking of 28 April, Denmark and was the first ranked, but also the reigning champion. They are first seeded because of the ranking. England as a second team, Germany third, and then Russia fourth. And because Netherlands and Spain were 5 and 6, they are joining the qualified teams in the random draw. But to answer your question regarding the favorites, yes, the obvious answer is yes, Denmark is favorite, especially after the magnificent 2016 they have had. It is the most successful year in Danish badminton history. It has been a tremendous year for Danish badminton, and they will come to Lublin to retain their title, to show that they are the best in Europe, one of the best in the world. But I hope so. I hope that the other teams are really going to put up a fight against the favorites. Back in 2013, we saw Germany win the title in Russia. And I see specifically the English team coming to Lublin as a contender, especially in the doubles events and also men's singles. They are pretty strong, so I hope they can put up a good fight against the favorite team from Denmark. We have to say that also in Lublin we had some surprises back in the days, especially in the junior tournament. Team Spain, underdog, let's put it like that, was a very tough opponent of Denmark during the junior competition. We saw a surprising win by Spain, mainly led by two individual players who were playing tremendously out the week. But then you also saw in the individual they were worn out, they were tired, so they didn't leave Lublin with many individual medals. But they left Lublin with a team title, and it's going to be interesting to see if anyone can put up a strong opposition against the Danish favorites. Tak jest, drodzy Państwo, mówimy o tym, że największym faworytem oczywiście jest reprezentacja Danii, ale tutaj już zdarzały się niespodzianki na tych kortach w Lublinie, na których będziemy grali również za momencik. Tam reprezentacja Hiszpanii zrobiła wielką niespodziankę, no i pokonała w wielkim finale Danię. Ale teraz przejdźmy już do losowania, o pozostałych drużynach porozmawiamy za momencik. Now let's move on to the drawing. We will draw blue balls from the bowl number one, and then yellow balls from bowl number two. The blue ones are with the names of the countries, of the nations, and of course the yellow ones are with the numbers of the group. So let's move on. This is the first draw in this drawing of European Mixed Team Championships in the Lublin 2016. Drodzy Państwo, pierwszy kraj wylosowany. And the first team is France. Francja, i do której powędruje grupy. Spójrzmy. And France, they go into group number one alongside Denmark. France goes to group number one. France actually beat Czech Republic 4-1 in a qualifying tournament. Tough opponent for Team Denmark. It is a tough opponent. France was the highest ranked team not qualifying directly for the final event in Lublin, and is definitely not an easy draw to have for anybody. And of course there's also the interesting perspective in France having two Danish coaches behind the court. They have Peter Gade, probably one of Europe's best players ever. Jesper Hougaard, who is in charge of the French doubles.
So maybe some insider information. We saw Peter coaching Brice Livadés to beat Jan Jørgensen in Kazan earlier this year in another team event. So it's going to be interesting to see what France can put up against Denmark in their encounter. W wielkim skrócie ten gąszcz informacji, który przekazał nam Jimmy Andersen, Francja szkolona jest, trenowana jest przez trenerów duńskich. Także no, tutaj szykuje nam się mega ciekawy pojedynek w grupie pierwszej Dania, Francja. Ale teraz już poznajmy kolejny klub, kolejny kraj, który zobaczymy, do której trafi grupy. Losujemy, tak jest. Let's move on with the drawing. The second team is Ireland. And Ireland, they go into group number two, together with England. Tak jest, drodzy państwo. Irlandia trafia do grupy drugiej razem z reprezentacją Anglii. Ireland, actually, they won with Austria at the qualifying tournament. They won't be a favorite against Team England, but two bordering countries, it'll be a pretty nice competition. Ireland is always interesting and nice to watch when it comes to team tournaments. They're going all in to play for their country, to play for their flag, and I don't think anybody wanted this more than Ireland did. When you saw them playing on home soil in Dublin at the qualification tournament, they really wanted to organize. They wanted to host this event because they wanted to play in front of the Irish fans. And during the 3-2 win against Austria in the last one, you saw it meant something for them to qualify, and having the three McGees coming and Scott Evans as well, they want to put up a fight, and if they want to beat anybody, it's England. Tak jest. Jeśli Irlandczycy chcą kogokolwiek pokonać, to na pewno na pierwszym miejscu spośród tych rywali jest reprezentacja Anglii. Jimmy Andersen powiedział przed momentem, że właśnie Irlandia bardzo chciała organizować jeden z turniejów kwalifikacyjnych. Organizowała ten turniej no i zwyciężyła go na własnym terenie, przed własną publicznością, tutaj w Lublinie. No już tak łatwo nie będzie, bo już to wsparcie ścian z całą pewnością będzie mniejsze, ale myślę, że możemy liczyć na jakieś niespodzianki ze strony Irlandii. Irlandia w grupie drugiej razem z Anglią, a przed nami czas na kolejny los. Lecimy dalej, drodzy państwo. It's time to continue our drawing. The third team, the third nation. Who it is and to which group it goes. And that is the host nation, Poland. Tak jest, drodzy państwo, ważny moment, reprezentacja Polski. And Poland, they go into group number four, together with Russia. Polska, Rosja. To be honest, we have a quite rich history of games versus Russia. It looks like it'll be a really nice one. I think it can be an interesting encounter. I'm looking very much forward to see the Polish team playing in Poland in front of their home fans. Hopefully, we can get a lot of Polish spectators. I know the organizers really want to do something also regarding junior badminton here, so they are organizing two international junior tournaments alongside this event. So can they get many of the Polish young players behind their national team? It can be an intense atmosphere to play in, and that's not easy for the Russians coming here. Although Russians, they are seen as the favorites, coming with Ivanov, Sosonov as the two big stars. But it's definitely an interesting draw for the home team so far. Tak jest, drodzy państwo. No, pojedynek z Rosją, myślę, że nikogo nie trzeba specjalnie zapraszać i zachęcać do tego, aby odwiedził nas od 15 do 19 lutego. Polska zagra na pewno z Rosją. Zobaczymy za momencik, z kim jeszcze. Trzy drużyny już wylosowane. Czas na drużynę czwartą. Coraz mniej tych kuleczek pozostaje w naszych kulach. Za chwileczkę dowiemy się, jaka jest następna. The fourth team is Spain. Tak jest, drodzy państwo, Hiszpania trafia do grupy. And Spain also goes into group number four, so concludes group number four together with Russia and Poland.
I to jest, drodzy Państwo, pierwsza grupa, jaką poznaliśmy w całości. Rosja, Polska, Hiszpania, bardzo trudna grupa dla Polaków. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tak mocnymi rywalami. Very tough group for Polish team. Do you think that we have huge or slim chances against these rivals, Russia and Spain, very tough opponents? It is tough opponents, but I think we have the 12 best teams in Europe here, so no matter who you play, you're going to have a tough draw. When that is said, I do believe Poland has a chance to go out of the group here. It could have been worse. It could have been much worse. Obviously, with Spain, the chances of winning women's singles is probably quite slim. But in some of the other events, especially the doubles events, where Poland has a good history, unlike Spain, I do believe there's a good opportunity. We might see a very, very close encounter. I would still think that Russia would be the favorite of winning the group, but Poland, Spain could be interesting. Tak, jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź Jimmy'ego Andersena. Mówił o tym, że w grach singlistek, no raczej tutaj Polki nie będą miały bardzo dużych szans przeciwko Hiszpankom, ale zobaczymy, wszystko może się zdarzyć. Faworytem tej grupy z całą pewnością Rosja, ale myślę, że możemy spodziewać się mega interesujących spotkań. No i to tylko oczywiście zaostrza nasz apetyt na to, aby poznać kolejnych rywali w innych grupach. Jeszcze cztery kraje pozostały nam do rozlosowania. Już wylosowany kolejny kraj, czas na kolejną grupę również. No i poznajmy kolejnego uczestnika mistrzostw. The next team is Switzerland. Szwajcaria, do której trafi grupy. And Switzerland, they go into group 3 along their neighbors from Germany. Drodzy Państwo, Szwajcaria, Niemcy w grupie trzeciej. Germany and Switzerland in group number 3. Actually, Switzerland, they kind of surprisingly maybe beat Scotland 3-2 in a qualifying tournament. I mean, nearly everyone was expecting Scotland to be at the place of Switzerland, but they earned it. They really fought hard. I think they did. I think they earned it. You've seen a player like Sabrina Chaquet playing very well lately. Last week she was in the final up in Scotland, in Glasgow, where she was close of even winning the title. She won her matches down in Slovenia, where Switzerland beat Scotland. Germany is the clear favorite against Switzerland, no doubt about this. But also, again, a funny thing, having one of the bigger German stars, Michael Fuchs, recently retired. He's currently just been employed as a sport director in Switzerland. So he obviously very much would like to go into that match and give the Germans a tough one. Tak, jest kolejna ciekawostka, porównywalna do tej, którą mieliśmy w pierwszej grupie, gdzie Dania zmierzy się z Francją. Tam również jeden z najlepszych zawodników w historii reprezentacji Niemiec dopiero co objął posadę dyrektora sportowego w reprezentacji Szwajcarii. No i proszę, od razu wielki sukces, awans do turnieju finałowego mistrzostw, no i szansa na zmierzenie się z faworyzowaną reprezentacją Niemiec. Zobaczymy, jak poradzą sobie Szwajcarzy. Drodzy Państwo, przed nami już tylko trzy państwa do wylosowania. No i oczywiście kontynuujemy nasze losowanie przed Mistrzostwami Europy drużyn mieszanych w badmintonie. The next team is Sweden. Czas na Szwecję. Zobaczmy, do jakiej trafi grupy. And Sweden, they go into group number 2 and concludes group 2 together with England and Ireland. That's right, Sweden beat Finland in their qualifying tournament, and right now they will have to face Denmark and France. It looks like a very, very tough group. Are they playing England and Ireland in group 2? Oh, excuse me, of course, they're playing England and Ireland in group 2. That's right, excuse me for my mistake. So England, Ireland, Sweden, England the clear favorite in this group. Yeah, they are the clear favorite. They've done well. The Adcocks won the Super Series finals last year. Still one of Europe's best mixed doubles pairs. They won a bronze medal in Rio in men's doubles. Rajiv Usif is a strong contender in the men's singles. So yes, they are the clear favorites. But Ireland, Sweden, it is difficult to predict a favorite.
Maybe Sweden slightly, but it's going to be extremely close. Four of the five of the matches can go either way, so picking a second in that group is that's going to be a close one. Tak jest, drodzy Państwo, no myślę, że wszyscy fani badmintona będą bardzo pasjonować się tym pojedynkiem. Irlandia kontra Szwecja, dwie bardzo wyrównane drużyny. Tutaj Anglia wielkim faworytem tej grupy, ale liczymy na to, że właśnie pojedynek Irlandii ze Szwecją przyniesie nam bardzo dużo emocji, no i będzie jedną z ozdób tych mistrzostw, które już za, przypomnijmy to raz jeszcze, 77 dni. Drodzy Państwo, już tylko dwie nacje zostały nam do wylosowania, więc raz jeszcze wszystkie oczy zwrócone na te kule, spośród których przedstawicielki Stowarzyszenia Sports Art losują. Czas na przedostatnią drużynę. The next team is Bulgaria. Tak jest, Bułgaria trafi do grupy. And Bulgaria concludes group number one, so goes to group number one together with Denmark and France. Tak jest, drodzy Państwo. Teraz przechodzimy do grupy pierwszej. Dania, Francja, a także Bułgaria. So, Denmark, France, Bulgaria, it'll be very tough for Bulgaria to advance from this group. Yes, it will. As we already mentioned, Denmark is the clear favorites. I see the Bulgarian girls probably stronger than the French men's doubles and women's singles and women's doubles, but the French men are probably also stronger than the Bulgarians. So a 3-2 win for France in that encounter could be my qualified guess, but again we need to play, and it's also going to be an encounter which we need to see the outcome of. That's a very interesting prediction. Bo, drodzy Państwo, tutaj 3-2, taki wynik przewiduje Jimmy Andersen, jeśli chodzi o pojedynek Francji z Bułgarią. Mówi, że nieco lepsze są zawodniczki bułgarskie, ale jeśli chodzi o, przepraszam, zawodniczki francuskie, tak, ale tutaj jeśli chodzi o zawodników, to już rywale mają przewagę po swojej stronie. Pozostała nam już tylko jedna kula, a więc wylosujmy, dopełnijmy tutaj formalności, no i dowiedzmy się, kto zostanie trzecią drużyną w grupie trzeciej. Tak jest, już udało się wylosować. And the final team is the Netherlands. And just to prove, they go into group number three. So concludes group number three alongside Germany and Switzerland. That's right, group number three, Germany, Switzerland, and Netherlands. Germany's clear favorite in this group. What do you think about two other opponents? I see Netherlands as probably the favorite to join Germany out of the group. The Dutch doubles are probably stronger than the Swiss, as it looks. But yes, Germany is the clear favorite of going out. Where I see the Netherlands probably favorite to be second in the group. Drodzy Państwo, jeszcze dwa słowa komentarza. Tutaj Jimmy Andersen uważa, że Holandia jednak ma troszeczkę przewagi nad Szwajcarią, no i że to najprawdopodobniej te dwie drużyny, czyli Niemcy, a także Holandia, w tej grupie okażą się najlepsze. Jak będzie? Zobaczymy, o tym przekonamy się już w połowie lutego przyszłego roku, a więc podsumujmy. Let's sum it up. The first group, Denmark, France and Bulgaria. The second group, England, Ireland and Sweden. The third group, Germany, Switzerland and Netherlands. And finally, the fourth group, Russia, Spain and Team Poland, the host team. That's how it looks right now. That's how it'll be done in a group stage of European Mixed Team Championships in February of 2017 here in Lubin. Thank you very much for being here with me. Thank you very much for this drawing ceremony. Right now, everything is clear. And what can I say? We invite you here to Lubin, all the players, all the coaches, and all, of course, the fans of badminton, not only from Europe, but from across the globe,
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do Lubina. Ze mną i moim gościem był tutaj, towarzyszył mi przy tym losowaniu Jimmy Andersen, także dziewczyny ze Stowarzyszenia Sport Art, Maria Dubińska, a także Aleksandra Kosiorowska. Dziękuję Wam pięknie. No i podsumujmy to raz jeszcze. Grupa pierwsza, Dania, Francja, Bułgaria. Grupa druga, Anglia, Irlandia, a także Szwecja. Grupa trzecia, Niemcy, Szwajcaria, Holandia. No i grupa czwarta, grupa Polska, ta grupa, która będzie interesować nas najbardziej razem z Rosją, a także Hiszpanią. Drodzy Państwo, raz jeszcze przypomnę, koniecznie śledźcie nas na Facebooku, także nasze kanały na portalu YouTube, no i oczywiście w telewizji regionalnej, gdzie mamy nadzieję, że będziemy obserwowali transmisję z jak największej ilości spotkań. Drodzy Państwo, raz jeszcze dziękuję pięknie. Już za momencik podsumowanie tych wyborów, tych losów razem z Markiem Zawadką, prezesem Dolnośląskiego Związku Badmintona, a także Bartoszem Szafranem z portalu igrzyska24.pl. Dziękuję pięknie i do usłyszenia za chwileczkę.
Drodzy Państwo, wracamy do naszego badmintonowego studio. Za nami losowanie. Już wszystko, co się miało odbyć, się odbyło, ale przed nami komentarze ekspertów. Są razem ze mną w studio Marek Zawadka, prezes Dolnośląskiego Związku Badmintona. Dobry wieczór. A także Bartosz Szafran, igrzyska24.pl. Panowie, pozwólcie, że raz jeszcze przeczytam skład grupy, abyśmy wiedzieli, o czym tutaj dyskutujemy. Grupa pierwsza, Dania, Francja, Bułgaria. Grupa druga, Anglia, Irlandia, także Szwecja. Grupa trzecia, Niemcy, Szwajcaria, Holandia. I grupa czwarta, Rosja, Hiszpania, Polska. No i zaczynamy nietypowo, bo od samego końca. Umiarkowany optymizm wśród naszych dzisiejszych gości. Polska z Rosją, Hiszpanią. Trudni rywale, ale chyba są jakieś szanse, prawda, panowie? To znaczy, na pewno jest to dość dobre losowanie. No, na pewno mogło być to losowanie zdecydowanie gorsze. No, jeżeli chodzi o te cztery drużyny rozstawione, wydaje się, że Rosja jest najbliżej, najbardziej w możliwym zasięgu naszej reprezentacji. Hiszpania, na pewno bardzo dobra drużyna, ale można było też trafić gorzej. No. Tak, myślę, że można było trafić gorzej. No co, Rosjanie to genialna para deblowa panów. No niestety my mamy też dobrą parę deblową i tutaj, gdzie możemy szukać szczęścia, no to nasza para, podejrzewam, że Bohat z Falina będą musieli wyjść na wyżyny. Hiszpanie, mistrzyni świata dwukrotna i mistrzyni Igrzysk Olimpijskich. Panowie, jest singlista, ale debel mężczyzn jest taki, że można było popracować nad nim. Jest mixt, który powinniśmy wygrać, no i szukamy trzeciego punktu. Także generalnie na pewno są to fajne mecze do pogrania. Jak tutaj rozmawiałem z jednym z zawodników, jak tutaj trwało losowanie, a się to losowaliśmy, to powiedział, ojeju, w końcu niedanie wylosowaliśmy. Także że tutaj to akurat Danię sobie zostawimy zaraz chyba na to, bo tam też będzie taka... Na półfinał sobie zostawimy Danię, powiedzmy na przykład. Nie. Danię sobie zostawimy to, że trafia do innej grupy i tam będzie bardzo ciekawy mecz. Natomiast Rosja, Polska, Hiszpania... No my nie jesteśmy gospodarzem, tak? Nie jesteśmy faworytem. Nie poukładało nam się do końca to dobrze też z powodu kontuzji singlistów i Adrian Dziółko i Michał Rogalski, ale co, no gramy u siebie i dopóki lotka w grze, to... Walczymy. Panowie, ja wiem, że nic nie jest jeszcze oficjalne, daleko jest tutaj od oficjalnych nazwisk, ale właśnie o tych nazwiskach pogadajmy troszeczkę. Kogo możemy się spodziewać? Jakich polskich zawodników bardzo możliwe, że zobaczymy tutaj? Czy to jest ten moment, kiedy można coś próbować przewidzieć? O polskich zawodnikach to na pewno Mateusia Gizięba, w końcu nasza legendarna para mixtowa jest i twarzą tego turnieju i nie wyobrażam sobie, żeby nie zagrali w Polsce. No, chyba tylko kontuzja jednego z nich, odpukać. No a dalej to już trenerzy ustalą, tak? Jedynym pewnikiem jest na tą chwilę mixt, tak? Rzeczywiście mamy na pewno kłopot, jeżeli chodzi o panie, tak? Jeżeli chodzi o singla i debla kobiet, bo niestety zawodnicze, które by potrafiły zagrać na ten moment na poziomie europejskim, no nie mamy za dużo, tak? Takie, które nawet Rosjankom byłyby się w stanie przeciwstawić. Ja już nie mówię o Karolinie Marin, która raczej... Ale z Karoliną Marin to w 2012 roku, będąc na Mistrzostwach Europy, zrobiłem zdjęcie, jak grała Kamila Augustyn, właśnie grała z Karoliną Marin. I tam chyba jest w trzecim secie, że Kamila Augustyn prowadzi 17-14. Ten mecz przegrała, a my w ogóle ten mecz przegraliśmy z Hiszpankami tak niefortunnie 3-2. Właściwie powinniśmy teoretycznie na papierze dostać do zera. No a dziewczyny walczyły i tam niewiele brakowało. Także myślę, że to te turnieje drużynowe to jest... Rządzą się swoimi prawami. Rządzą się. Jak to jest w piłce nożnej, tak? Jeden słupek, jedna poprzeczka, żółta kartka, czerwona kartka i karny źle podyktowany, panie sędzio, to i... Tak. Panowie, a może to jest dobry moment, aby dać szansę tym nieco młodszym zawodniczkom, żeby spróbowały swoich sił na tym najwyższym poziomie. Mieliśmy tutaj Mistrzostwa Europy Juniorów, kilka młodych zawodniczek pokazało się z dobrej strony. Jak uważacie, czy to nie jest za szybko? Ja myślę, że pomysł, żeby grały juniorki na Mistrzostwach Europy seniorów w kraju u siebie jest troszeczkę, i żeby zaczynały od tego, jest trochę karkołomny. Myślę, że
International Challenge, czy inne turnieje seniorskie indywidualne. Ale tu się panu z panem Markiem nie zgadzam akurat, nie, muszę powiedzieć, zresztą dyskutowaliśmy o tym kiedyś wcześniej, jeszcze przed losowaniem, ja akurat nie jestem zwolennikiem tego. Nie mamy w tej chwili seniorek, które byłyby w stanie poprawić istotnie jakość gry naszej reprezentacji. Może jednak warto spróbować juniorki, te, które zaprezentowały się na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy wcześniej. Może jednak warto, tak powiem, otrzaskać się w takich poważnych zawodach. Wydaje się, że niezależnie kogo wystawimy, te dwa punkty, no niestety i w singlu kobiecym, i w deblu kobiecym, w obu tych meczach grupowych raczej musimy spisać na straży. Że tak powiem, jestem zdania odrębnego, jednak postawiłbym tutaj na panie, które są już ograne, próbują grać na Challengerach czy na International Series. Ja bardzo szanuję talenty Wiktorii Domczyńskiej i Oli Koszyńskiej. Niemniej jednak, sorry dziewczyny, ale to trochę za wcześnie. Ja myślę, że będziecie w kadrze, żeby poczuć tą atmosferę, może na jeden mecz. Ten mecz wam dadzą wyjść, natomiast tych meczów jest tylko dwa, tak? Jeżeli będzie ćwierćfinał, to też, żeby nie było tak jak na Bilbao, że czekały i czekały. Mi się wydaje, że po pierwsze, zostawmy to trenerowi. Myślę, że trener zadecyduje o tym lepiej, a to takie gdybanie, to nie. Ja jednak uważam, że jeżeli w formie będzie Anna Narel, jeżeli Magdalena Witek, to one są naprawdę, debla można zostawić Anetę Wojtkowską z Nadią Ziębą. Jest tutaj kilka takich rzeczy, o których tutaj nie chcemy, bo też program idzie na telewizję regionalną, nie chcemy tutaj się że tak powiem, bardzo wchodzić w szczegóły, natomiast jest tak, na pewno uważam, że jeżeli to jest w Polsce, to kadra mogła być poszerzona, bo w końcu nie ma kosztów za dużych, gramy u siebie i mogą dziewczyny poczuć klimat mistrzostw Europy, natomiast umówmy się, że to nie jest miejsce na eksperymenty. Ja mam tutaj zdanie odrębne. Dobrze, panowie, zostawmy w takim razie grupę czwartą. Ściągniemy naszą grupkę. Zostają nam trzy pozostałe grupy. Nie, bo realizatorzy mówią, że bałagan jest na stole. Oj, ale panowie, tak pan Marko, dobrze to wygląda. Postawić, wyjdziemy z grupy, czy nie wyjdziemy? Nie, no duże pieniądze musimy. Nigdy w życiu nie grałem poza totalizatorem sportowym w latach młodzieńczych, dlatego Liga Angielska jest mi dobrze znana. No, ja zaryzykuję i postawię, że jednak się uda wyjść z grupy i zagramy w ćwierćfinale. Bardzo no. Dobrze, to by był idealny scenariusz. Ale panowie, zostawiamy na razie reprezentację Polski, przechodzimy do pozostałych trzech grup. Która z tych trzech grup waszym zdaniem zapowiada się najciekawiej? Która zapowiada się najciekawiej? Niemcy, Szwajcaria, Holandia. Ja tu uważam, że Holendrzy są w stanie zagrać z swoim świetnym debelkiem kobiet i mixtem. Szukają, no co, muszą poszukać jednego punktu, tak? Szwajcarzy mixt i debel kobiet raczej nie. Niemcy są silni, ale to zależy z nimi, to różnie może być. No to na grupa co? Anglia, Irlandia, Szwecja. O, tu Mark Ferland będzie miał zagwozdkę. No Irlandia, no tak, ma rodzeństwo bardzo dobre. Małżeństwo Anglia, a Irlandia... Szwecja, co singlista dobry i znani zawodnicy z turniejów juniorskich u nas. No i tam jest Francja, Bułgaria, mecz o drugie miejsce, bo Duńczycy na pewno są okrutnie silni, aczkolwiek Duńczycy... Ja wiem, że każdy chciałby mieć takie kobiety, jak mają Duńczycy, natomiast tu jest ten kraj, tutaj w przypadku Bułgarii na... Dobrze. To przekombinowałem, bo drugi skład Duńczyków jest ten, ale jednak debel kobiecy i mixt duński jest samymi grami podwójnymi. W każdej grupie w takim razie widzimy coś ciekawego, ale ciągle jeszcze nie zdecydowaliśmy, która z nich jest tą najbardziej taką przyciągającą uwagę. Jak dla mnie grupa pierwsza, Dania, Francja, to już jest, to będzie na pewno hitowy mecz moim zdaniem fazy grupowej. Aczkolwiek oczywiście Duńczycy... Czy Francuzi mają szanse jakieś? Albo niekoniecznie? Ja myślę, że to jest w ogóle gra o drugie miejsce w tym czasie. Tak. To po pierwsze. Trzeba pamiętać, że Duńczycy w tym roku zdobyli Mistrzostwo Świata drużynowe, tak? W Chinach pokonali całą koalicję Azjatów i to
mając jeszcze parę deblową kobiet, bardzo tak, silną, tak. Mixtową, są poza zasięgiem. Jedyny ich słaby punkt, ja bym też chciał mieć taki słaby punkt, to jest singiel kobiet. Natomiast... Aczkolwiek też już teraz coraz więcej widać dziewczyn, które tam zdanie coraz wyżej zaczynają natomiast wygrywać. Generalnie schowałem tę krytyczkę jeszcze z naszą grupą, ale jest tak, że te wszystkie cztery grupy są bardzo wyrównane i one są naprawdę bardzo... inaczej, nie ma tu krajów z takimi strasznymi dziurami, tak? Inaczej, że mają dziury, mają słabe punkty, ale mają też silne punkty. Nie ma takiego kraju, który leży po całości. Szkoda, że nie ma na Szkocji, bo zamiast Szkocji mamy Szwajcarię. Tak, ale ja jednak mimo wszystko to, że Christy Gilmour tutaj wygrała pierwszy nasz Polish Open w Lublinie i to jednak... Bym chciał, żeby to tutaj wyciągnąć. Ja pamiętam, panie Marku, bracia Grimley to byli pana najwięksi faworyci. I w tym roku, i przed rokiem. Ale tutaj i tak byśmy ich nie zobaczyli. Inna kategoria wiekowa i myślę, że ich nie było nawet w składzie na eliminację. Także, że oni mają kim grać jeszcze w seniorach i w juniorach i nie eksperymentują, tak jak tutaj sugerowaliście państwo. Natomiast mówiąc szczerze, to fajnie te grupy wyglądają. One są w większości pozornie wyrównane, natomiast faworytami są drużyny rozstawione. No, nie ma co. Anglicy, para Adcock, Debel, który zdobył medal na mistrzostwach, Igrzyskach Olimpijskich, znakomity singiel. Tutaj możemy zobaczyć też jako parę rezerwową w mixcie Bena Reyna, Jessica Park. Dobrze, panowie, wiemy, kto jest faworytem. Tu co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kto, waszym zdaniem, ma największe szanse na to, by zostać czarnym koniem tego turnieju? Polska? W związku z tym, że czarny koń okazuje się, jak już jest czarnym koniem, to ja nie wiem, kto będzie czarnym koniem. Generalnie to dopiero w trakcie zawodów. Może spróbujemy strzelić, kto ma taki potencjał? Może ta mega młoda drużyna szwedzka? Szwedzi mają... Znaczy, ja to nie. No, dla mnie to już jest za wysoki poziom abstrakcji. To wysoki poziom abstrakcji. Panowie, na pewno nie spróbujecie wytypować przynajmniej jednej drużyny, Bartosz Szafran, proszę bardzo. Znaczy, wytypować kogo? Drużyny na czarnego konia, oczywiście. No to rzeczywiście trudno tutaj jest to tak wskazywać. Ja bym chyba jako taką drużynę, która najwięcej może zamieszać w całych mistrzostwach, ja bym chyba jednak widział Holendrów. Oni tam mają zarówno i dziewczyny, i facetów grających na bardzo przyzwoitym poziomie. Nie wiem, czy na medal, ale na pewno na zagranie w ćwierćfinale. Jest tam teoretycznie łatwiejszy przeciwnik w grupie Szwajcaria, Jeszcze może być tak, że zobaczymy, czy Francja pójdzie, czy ta miotła Petera działa i czy ich jakość idzie do góry, tak jak szła od objęcia przez niego funkcję trenera. No, cztery grupy, wszystkie są wyrównane i zapraszamy państwa do Lubina, 15-19 lutego. Bilety do nabycia w sieci Ticket.pro, dokładnie tak. Internetowej i też we wszystkich dużych sklepach, gdzie sprzedaje się sprzęt elektrotechniczny, tak, bo nie wiem, czy można mówić w telewizji. Nie będziemy robili kryptoreklamy wobec tego. W każdym razie zapraszamy serdecznie. Poza tym, jak nie będzie się nic ciekawego działo tutaj na hali, to będzie Polish Open U17. Ewentualnie można pójść pooglądać dzieci U9, U11, U13 i U15 Puchar Dolnego Śląska. Tak jest, dokładnie, drodzy państwo. Będą aż trzy turnieje w tym samym czasie rozgrywane tutaj w Lubinie. Będziemy mogli zobaczyć cały rozstrzał, że tak się wyrażę, zawodników od najmłodszych do najstarszych. No a jeśli chodzi o tych najstarszych, to jest oczywiście creme de la creme, czyli to, co najlepszego ma do zaoferowania europejski badminton na ten moment. Mamy nadzieję, że na tym tle nasza kadra pokaże się z dobrej strony. A kto wie, być może będziemy świętowali razem z panem Markiem Zawadką, który, mamy taką nadzieję, trzymamy za to mocno kciuki, tutaj będzie starał się o pozycję prezesa Polskiego Związku Badmintona. Już za kilka dni wybory. Panie Marku, jak wrażenia, jak przygotowania do tej ważnej chwili? No tak, jak się startuje, to chce się wygrać. No i jest walka między ułudą i złudzeniami oraz obietnicami wyborczymi, a rzeczywistością i stawaniem na ziemi. No, zobaczymy, czy dalsze mamienie i dalsze obietnice wygrają, czy środowisko postawi na rzeczywistość. Rzeczywistość, akurat tu mieliśmy dzisiaj losowanie w bardzo dobrych warunkach technicznych. Dzięki Telewizja Regionalna, dzięki Konrad Domkiewicz oraz cała ekipa. Myślę, że to
jest wybór między pozytywizmem a romantyzmem. My jesteśmy ludźmi pozytywistycznymi. Bardzo ciekawe porównanie, ale myślę, że daje do myślenia. Panowie... Komu pan odda przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu, jak zostanie pan prezesem? W związku z tym, że ja dotrzymuję swoich zobowiązań, będę do końca kierował zespołem. Okej. Okay. Myślę, że ta sytuacja wyjaśniona. Panowie i panie, które nas oglądają również. Mamy przed sobą 77 dokładnie dni oczekiwania na start tego turnieju. Ale tak naprawdę wszystko rozpocznie się jeszcze dzień wcześniej. Uroczysta gala otwarcia już 14 lutego. Od 15 ruszamy z pojedynkami grupowymi. Następnie oczywiście ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wszystko rozgrywane na pięknej hali RCS-u, na dwóch kortach od początku. No i myślę, że będzie się działo. Będzie się działo naprawdę dużo mega interesujących, mega fajnych, mega ciekawych rzeczy. Koniecznie musicie być z nami. A jeśli nie będziecie z nami, to oczywiście telewizja regionalna przeprowadzi relacje z tego wydarzenia. Będziecie mogli śledzić nas również na naszych kanałach, na portalu YouTube, kanał Badminton Lubin, a także Badminton Europe. Oczywiście raz jeszcze przypominamy o fanpage'ach facebookowych Lotka Lubin, Badminton European Mixed Teams Championships Lubin, a także Badminton Europe. Wszystko pod hashtagiem EMTC17. To skrót oczywiście od European Mixed Team Championships. Jeszcze dwa słowa od pana Marka Zawadki. Ja myślę, że lutowy turniej będzie w o wiele milszej atmosferze niż dzisiaj, bo dzisiaj w Lubinie przeżywamy dramat. Wczorajsze wydarzenia, dzisiejszy cały dzień. Ileś ofiar śmiertelnych do końca jeszcze. Cały czas to się dzieje na żywo. Tutaj widzę, że mamy podgląd na konferencje prasowe i tu Lubin jest taki dosyć strasznie przebity, także... proszę państwa, jaki jest urok miast górniczych? Myślę, że w lutym nie będziemy w takim dramatycznym otoczeniu spotykać się z badmintonem. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i za obecność przy głosowaniu. Dziękuję. Tak jest, drodzy państwo. Łączymy się właśnie z tymi słowami Marka Zawadki. Najszczersze kondolencje, wyrazy współczucia dla rodzin ofiar. No i drodzy państwo, cóż, tak niestety się złożyło. Ale my przygotowujemy się dalej, życie płynie dalej, przygotowujemy się dalej do naszych Mistrzostw Europy, na które z tego miejsca raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ze mną w studio byli Marek Zawadka, dziękuję pięknie, Bartosz Szafran, ja się nazywam Dawid Białe, miałem wielką przyjemność prowadzić dla państwa to losowanie. Do zobaczenia już za 2 miesiące w Lubinie na Mistrzostwach Europy drużyn mieszanych. Witamy ponownie. Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych w badmintonie to wielka impreza sportowa, która już w połowie lutego, dokładnie od 15 lutego, zagości na hali RCS-u w Lubinie. No a razem z nami w studio jest Marek Zawadka, prezes Dolnośląskiego Związku Badmintona. Witamy bardzo serdecznie. Panie Marku, Mistrzostwa drużyn Europy, drużyn mieszanych, imprezy takiej rangi jeszcze u nas nie było. W Polsce w 2010 roku były mistrzostwa drużynowe teamów, czyli osobno mężczyźni, osobno kobiety, a tutaj mamy nie dojrze mistrzostwa drużyn mieszanych, to jeszcze mistrzostwa po eliminacji. Zostało 12 najlepszych teamów w Europie. No właśnie, jak dokładnie będzie wyglądała rywalizacja? 12 najlepszych drużyn, najpierw faza grupowa? 12 najlepszych drużyn podzielone na 4 grupy, czyli 3 drużyny w grupie, potem 2 najlepsze wychodzą, ćwierćfinały, półfinały i finał. 19 meczów, 19 spotkań.
No, niby tak mało, ale tak naprawdę wcale mało to nie jest, bo przypomnijmy naszym widzom, że każdy mecz na dobrą sprawę składa się tak jakby z pięciu aktów, bo tutaj gramy do trzech zwycięstw. W fazie grupowej gramy do trzech, gramy całe, wszystkie pięć meczów, a w fazie pucharowej gramy do trzech wygranych, także może być 3-0, czy 1-2. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że Polacy zaprezentują się dobrze, ale do Polaków przejdziemy za moment. Teraz jeszcze pytanie na temat organizatorów troszeczkę. Zdradźmy może nieco z tych kulis, jak to się stało, że impreza tak dużej rangi została przyznana organizacji właśnie w Lubinie. To po udanych organizacjach Polish International dostaliśmy propozycję, czy nie zrobić w nowej hali Mistrzostw Europy. No i uznaliśmy, że tak, Mistrzostwa Europy tak, ale nie interesuje nas zbytnio jedna impreza 3-4, ponieważ koszty się rozkładają. No i badminton wyraził zgodę. Co by powiedzieć? To pewnie coś za nami świadczyło, jako organizacja przyzwoita, podejście ekipy, która pracuje ze mną, zaangażowaniem. To należy pytać się badmintonierów, dlaczego zaufało nam. Mi to trudno być sędzią we własnej sprawie. No, zresztą udowodniliście już niejednokrotnie, że organizacja tych imprez naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Pamiętamy o tym, że przed rokiem mistrzostwa U19, czyli juniorzy, teraz w tym roku mistrzostwa U17, również juniorzy, tym razem nieco młodsi. No i za każdym razem Badminton Europe, czyli ta Europejska Federacja Badmintona, była zaskakiwana nowymi, ciekawymi rozwiązaniami proponowanymi właśnie przez ekipę organizującą zawody tutaj w Lubinie. Na przykład ostatnio również dzięki współpracy z telewizją regionalną, komentarz na żywo do wszystkich spotkań. Czym w tym roku chcecie zaskoczyć swoich partnerów z Badminton Europe? Słyszałem, że równocześnie nie jeden, ale aż trzy turnieje mają być rozgrywane. Ale to jest jedna rzecz, no, zresztą patrzone to w Danii jest, tak? Że turniej główny jest opatrzony turniejami młodzieżowymi czy dziecięcymi. Natomiast zapraszam na turniej lub przed telewizory w lutym, bo tam są dwa korty i one spowodują, że będzie coś ciekawego w aranżacji tej hali. No, ale zawsze i tak najważniejsi są zawodnicy, najważniejsze jest to, co się dzieje między liniami kończącymi boisko. Najważniejsze jest, że sędzia powie, że wygrał ten czy ten. No właśnie, zawodnicy. 12 najlepszych badmintonowych nacji w Europie. Jakich zawodników możemy się tutaj spodziewać? Jacy zawodnicy będą tymi największymi gwiazdami tych mistrzostw? Można powiedzieć w dwa sposoby. Tacy zawodnicy, jakich zgłoszą federacje. Natomiast w składzie tych federacji możemy mieć, może przyjechać do nas Karolina Marin, dwukrotna mistrzyni świata i mistrzyni Igrzysk Olimpijskich. Zespół z Danii, mistrzowie świata seniorów, gdzie zdobyli to w tym roku w Chinach. Medaliści Igrzysk Olimpijskich, czyli para angielska, pary duńskie, singlista Viktor Axelsen. Możemy, myślę, na pewno zobaczymy kilka dobrych par debla kobiecego, czyli Bułgarki i Holenderki. W mikście kilka ciekawych par. Myślę, że będzie co oglądać w spotkaniu z naszą parą Zięba Mateusiak. Także przyjeżdża cały top europejski. Myślę, że warto przyjechać na halę RCS. No, w skrócie naprawdę dużo tego. Jak na tym tle wypadają Polacy? Jak realnie spojrzeć na nasze szanse? Realnie spojrzeć na nasze szanse to jest tak, że jesteśmy po olimpiadzie. W pewnym takim okresie roztrenowania, zmiany par, leczenia kontuzji. Myślę, że to bardziej pytanie do trenera kadry, czy do Polskiego Związku Badmintona. Umówmy się, my jesteśmy od organizacji i ekipa polska przyjeżdża do Lubina tak samo jak ekipa Holandii, Danii. Wydaje się, że nieraz mi się wydaje, że tam tyle bardziej przyjeżdżają tutaj na zawody, a my jedziemy jakby za granicę do tego Lubina. No właśnie. Pytanie jeszcze o naszych juniorów. Oglądaliśmy ich w zeszłym roku, w tym roku. Spisywali się całkiem nieźle, szczególnie niektóre postacie tam naprawdę wyróżniły się i to bardzo mocno. Czy jest szansa, że znowu któryś z tych juniorów pojawi się w składzie naszej reprezentacji? Pytanie do trenera kadry narodowej. Nie do mnie. Ja naprawdę nie mam wiedzy, kto z naszych zawodników może wystąpić. Okej. Panie Marku, specjalne zaproszenie na Mistrzostwa Europy drużyn mieszanych tutaj w Lubinie.
Zapraszam Państwa do Lubina na teatralne Mistrzostwa Europy Drużyn Mieszanych. Tak jest. Od luty, walentynki, odprawa techniczna oraz uroczyste otwarcie od 15 do 19. Jeszcze raz podkreślę, teatralne Mistrzostwa Europy Drużyn Mieszanych Lubin, hala RCS-u. Tak jest, drodzy Państwo, będzie się działo. Bardzo serdecznie zapraszamy, koniecznie bądźcie z nami. Dziękuję bardzo.